Ja chciałem wam złożyć świadectwo tak naprawdę mojego syna. Jakiś czas temu, tylko ze 3 miesiące, Stasiek, ponieważ jest takim trochę harpaganem, wyrywa sobie zęby sam. Więc generalnie wyrwał sobie ząb i ten ząb mu nie rósł. Ponieważ no, długo ten ząb nie rósł, no to Martina poszła do lekarza i do dentysty i dentysta powiedział, że tam jest pusty po prostu miejsce, nie ma zawiązków zęba i on najprawdopodobniej, bo lekarze zazwyczaj jest jakaś taka gdybologia, mówią, nie będzie miał zębów, nie w tym miejscu. Przyjąłem tę informację, jak to usłyszałem i pomyślałem sobie tak, mówię, nie mam zgody na to, żeby on chodził bez zębów. Jak on będzie po prostu wyglądał, to nie jest jego wina, nic się nie stało i powiedziałem, mówię, Boże, absolutnie nie mam zgody, żeby ten ząb tam się nie znajdował. Położyłem na niego ręce, modliłem się i mniej więcej minął czas, po 1,5 miesiąca i ten ząb jest. Także wiem jedną kluczową rzecz. Po prostu nie można się zgodzić na rzeczy nieprawdziwe. Bo jeśli człowiek przyjmuje informacje, zgadza się, to po prostu dalej potem się nic nie wydarzy. Także nie zgadzajcie się z kłamstwem.